Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. I słuchajcie, zaczynamy kolejny dzień na naszej farmie, standardowo oczywiście od sprawdzenia, co tam w telewizorze nie słychać. Jutro na szczęście, bądź też nieszczęście, będzie słonecznie, do tego duchy są niestety neutralne i zobaczmy też, co dzisiaj mamy odnośnie informacji. Aha, mamy informacje odnośnie ogrodzenia, ale to myślę, że nie jest jakoś mega istotne. Dobra, zebraliśmy sobie Cooper Bar, który udało nam się tutaj wytworzyć. Sprawdźmy, aha, dobra, czyli widzę, że nam się misyjka zategowała. A, przy okazji, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, nagrałem dla was filmik z instalacją modów, będzie on się powinien już wam gdzieś na początku filmu wyświetlić, także możecie go sobie sprawdzić. Ogólnie dostaliśmy informację, że mamy zabić 10 slime'ów od Marion chyba. Aha, dostaliśmy informację od Robin najprawdopodobniej, tak, odnośnie ulepszenia chałupy. Niestety ulepszenie chałupy to drogi investment, także może nie być koniecznie tak fajnie, jakby nam się wydawało, ale myślę, że pierw i tak skupimy się chyba raczej na wybudowaniu kurnika, stodoły i tak dalej, żebyśmy mieli już jakieś zwierzaki. Dobra, słuchajcie, mamy jeden fertilizer, trzeba będzie znowu drzewo ściąć jedno. Powiedzmy, że zetniemy to, bo to mi tak przeszkadza tutaj trochę. A, i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej kurnik... teraz nie za bardzo wiem też, gdzie go kurczę umieścić, bo ja z reguły robiłem to chyba w tym miejscu, albo troszkę niżej, tylko żebyśmy... Albo zrobimy może niżej. To się jeszcze wszystko zobaczy. Dobra, mamy 4 nawozu. To właściwie wiecie co, jak już mam ten nawóz... A, zróbmy, posiejmy jeszcze tutaj dwa pasternaki. No tak, tylko że nie mamy tego. Ogólnie zaraz udamy się do miasta, zobaczymy, co tam będzie słychać. Pam chyba, z tego co pamiętam, już niestety nie jesteśmy w stanie nic dać. A nie, jesteśmy... A, dobra, słuchajcie, jest poniedziałek, nowy tydzień. Także możemy jej tutaj coś dać. Teraz tak się zastanawiam jeszcze, czy coś mamy, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli, co możemy komuś tam podarować. Przynajmniej słuchajcie, na razie, no niestety, na razie będziemy sobie tylko z tymi NPC-tami gadać, nic więcej. Dobra, to sobie może zostawmy, to już mi się nie przyda, drewno mi się nie przyda, to mi się nie przyda. A reszta się przyda. Dobra, i jeszcze podlejemy sobie standardowo szybko wszystko. No niestety, słuchajcie, ten, tak jak mówię, początki konewkowania to jest po prostu jakaś masakra. To się tak wolno wszystko robi, bo to wiecie, trzeba, jak widzicie, każde poletko powolutku, małymi kruczkami popodlewać, także to nie jest fajne. Ogólnie spróbujemy zrobić to zadanie dla gildii podróżników. Mamy 10 slime'ów do ubicia, na 40 poziom na pewno nie przejdziemy, no i musimy wybudować kurnik. Z tym, że z tym kurnikiem to właściwie wiecie co, będziemy szli i tak tam w okolicy Robin, to zobaczymy, jakie nam surowce będą na to potrzebne, żebyśmy mogli ewentualnie sobie rozbudować. Tylko że tak jak mówię, trzeba przeszykować miejsce, a to też nie będzie hop do przodu. Najlepiej chyba będzie miejsce, wiecie co, zrobić... niech będzie padać. Co prawda to jest troszeczkę, może być utrudnienie, bo jak pada, to my chyba więcej energii tracimy. Ale wiecie, zawsze będzie szybciej. Dobra, to podlane, tu podlejmy. Słuchajcie, no później jeszcze też zdobędziemy te sprinklery całe, więc będzie nam już zupełnie łatwiej z tym wszystkim. Mam wielką nadzieję, że jakoś to szybko nam do tego dotrze, bo sprinklery to jednak ważna, istotna sprawa. Dobra, słuchajcie, pole mamy podlane, straciliśmy ponad połowę energii, to jest niestety ten największy minus. Teraz tak. Dla kogo była ta misja? Aha, dla gildii podróżników. Dobra, to słuchajcie, zrobimy sobie pierw właśnie z ubiciem 10 slime'ów. No, koteł, ale blokujesz mi drogę, dzięki. Mam tylko nadzieję, że nam energii nie zabraknie. Oby. Dobra, czy tutaj w tym przejściu coś nam wyrosło? Nie wyrosło. Nie mogę się, słuchajcie, już doczekać, aż urosną nam te jagody, w cudzysłowie. Ponieważ wiosną jagódki rosną. Zerknijmy sobie na mapkę, gdzie jest Linus. Linus jest nad wodą.
może sobie z nim porozmawiajmy. Dobra, i pójdziemy jeszcze do robienia i zobaczymy, czy stać nas będzie na kurnik ewentualnie, chociaż i tak nie będzie nas stać na kurę. O, robaki. O, proszę, kolejna książka. W sumie nawet nie wiem, czy te książki się liczą, wiecie co, wliczają do jakich achievement. O. Proszę. Fanty trzeba zebrać. No i porozmawiajmy z Robin, zobaczmy ile kosztuje kurnik. Kurnik kosztuje 4000 golda, 300 drewna i 100 kamienia, więc to jest niestety dużo. Na razie nas nie stać i na razie pierwszym naszym takim największym zakupem to raczej będzie plecak. Bo, no cóż, niestety bez tego ani rusz, tak na dobrą sprawę. I dobra, pójdziemy na te slajmy, to akurat sobie... O, tu chyba też coś wyrosło. Oczywiście, że wyrosło. Proszę. Właściwie mamy Lika, więc możemy go zanieść też George'owi, bo George chyba... Tak, w tym tygodniu już jedną rzecz daliśmy, ale... Damy mu jeszcze jedną i będziemy mieli spokój. Przy okazji też zobaczymy, kto będzie ewentualnie następny miał urodziny i w razie czego spróbuję sobie zostawić jakiś... Jakieś fanty na później. Zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Dobra, 10 slajmów mieliśmy zabić. Tak, idziemy na 5 poziom. O, jest już jeden slajmik. Widzę, że moja modyfikacja do pokazywania HP mobów cały czas jakby chciała, a nie mogła działać. Okej, czy tutaj coś mamy? Nie mamy. Kurczę, i teraz właśnie nie wiem, czy zauważyliście, no mamy mało tej energii. Mam nadzieję, że mi zaraz cała nie siądzie, bo chciałbym bardzo te 10 cwaniaczków pozabijać. Wiecie co, zrobimy tak, pójdziemy na zerowe i wrócimy jeszcze raz na 5. To teoretycznie powinno się odświeżyć. Okej. Okay. Ogólnie jeszcze mamy możliwość blokowania prawym przyciskiem myszy, ale ja szczerze powiem, że jakoś nigdy nie mam... Jakoś nigdy nie blokuję tych ataków. Nie wiem czemu. Ale jakoś tak mi się chyba lepiej, wiecie, bije, po prostu bije. Oh fuck, dostaliśmy. Jak widzicie, tutaj też dostajemy różne buffy. I tutaj akurat ten buffek zmniejsza nam speeda o 4. Ale to nie jest może jakoś tak mega, wiecie, uciążliwe. O, to jest ten kamieniak śmiechowy. Tylko mam dziwne przeczucie, że chyba nam się jednak nie uda ubić tego wszystkiego. Bo tych slajmów... Ua, patrzcie ile tu ich... Dobra, jest okej. Okay. Energii mamy jeszcze trochę. O, w końcu zobaczcie, zaczęło spadać życie. Kolor się zmienił. Nie wiem zupełnie naprawdę, od czego to zależy. Raz to działa, raz to nie działa. Ja miałem jeszcze w ogóle sprawdzić w ustawieniach moda, czy może tam coś można zmienić, ale już totalnie zapomniałem. O, proszę, mamy zajebiście dużo slajmów. Także 4 dodatkowe do kolekcji. Mam tylko nadzieję, że mnie nie zabiją. Byłbym wdzięczny. Ile już zabiliśmy? Zabiliśmy 7. Jeszcze 3 będziemy mogli oddać questa do gildii podróżników. Tego nie ma sensu zabijać. Tak na dobrą sprawę to nie atakuje, więc jeżeli nie mamy ochoty, to nie zabijamy. Chyba, że chcemy bagmity do bajtów, do wędki. No to wtedy możemy sobie przyjść tutaj popolować, ale raczej ogólnie nie ma najmniejszego sensu tego ruszać. No dobra, jeszcze 3 slajmy są mi potrzebne. Czy mogłyby mi się tu jakieś slajmiki ładnie zrespić? Są 2. Chciałbym 3. Ale chyba nie jest mi to pisane. Nie! Kurde, dziabnął mnie. Sio! Szkoda tylko, wiecie co, że w kopalni nie ma muzyki. Ona raz jest, raz jej nie ma. Nie wiem zupełnie, od czego to zależy. A szkoda. Dobra, powiedzcie mi, że tu będzie jeszcze jeden slime, którego będę mógł zabić i iść oddać questa. No oczywiście, że nie, bo po co? Czekajcie, właściwie to mogę pokopać trochę jeszcze kamieni, bo jeszcze tej energii trochę mamy. Chociaż właściwie, kurczę, powinniśmy rybki połowić. A, i ogólnie słuchajcie, dzisiaj też wybierzemy się do Community Center i pokażę wam bundle, które tam można sobie porobić. No dajcie mi tą kurde drabinkę na dół, no na serio. To jest najgorsze, że te drabinki respią się totalnie randomowo pod kamieniami i tutaj nigdy nie wiadomo, która gdzieś... O, świetnie. Przy samym wejściu. Dobra, tutaj mamy Cooper, ale niestety Coopera chyba raczej nie zbierzemy, bo nie mamy tyle energii. Powiedzcie mi, że będzie jakiś slimik, którego będę mógł, kurde, utłuc. O, właśnie nam się zaczyna kończyć powoli energia. Zjedzmy sobie te algi, chociaż one dużo nie dają, ale wiecie, zawsze to troszeczkę doda. Kwarc możemy sobie pozbierać. No niestety Coopera nie wykopiemy totalnie, bo...
O, 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 proszę, 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 mamy Earth Crystal. Earth Crystale też są potrzebne głównie do craftingu. Także to, wiecie, będzie nam tam do czegoś potrzebne. Bodajże chyba do sprinklerów są potrzebne. Ale nie wiem teraz, czy do tych pierwszych, czy do tych drugich. Natomiast tak jak wam mówiłem, tych pierwszych raczej robić nie będziemy, bo się ich po prostu nie opłaca. Kurde, już jest 5 godzina w grze. A ja jeszcze mojego questa nie zrobiłem. O, jest slime. Dzień dobry, jesteś moim ostatnim. Dobra, journal complete, także możemy iść do gildii podróżników i oddać im questa, pod warunkiem, że mnie to gówno nie zaatakuje. Dobra, na szczęście nas nie zaatakował. No i mamy jeszcze troszeczkę energii, także na jakieś tam nasze chodzenia po mapie wystarczy. Może jeszcze nawet ryby połowimy. Dobra, to z reguły chyba u niego się... Nie? Nie u niego? Zaraz tu, gdzie się oddawało te questy? Aha, okej. To wiecie co, wydawało mi się, że to chyba... A, dobrze, to nam się chyba pojawiło teraz jako questy. Jak widzicie, ogólnie to są takie questy dokokszone. Musimy zabić 1000 slime'ów. Tu będą nietoperze, insekty, te duszki, nieduszki i inne pierdoły. Także tutaj mamy wszystko, musimy zabić ich określoną ilość. I o ile dobrze pamiętam, za to dostajemy jakieś takie fajniejsze bronie, więc będziemy mogli sobie to wykorzystać. Mamy robaki, tylko teraz niech mi to nie wpadnie do wody. Świetnie, 2 kleju, no naprawdę przyda się. Chociaż klej się przyda. Ogólnie rzecz... Tutaj słuchajcie, też jest tak, że żeby na przykład wybudować bodajże kurnik i stodołę, najpierw najlepiej jest w sumie wybudować... Chociaż w sumie nie, tak na dobrą sprawę to nie ma znaczenia, co wybudujemy pierwsze, tylko że zanim zasiedlimy to zwierzętami, musimy wybudować silos na żarcie i tak dalej, więc to trzeba ogarnąć i na to jest potrzebny klej na pewno, kuper i chyba, żeby was nie skłamać, albo kamień, albo drewno. Już teraz nie jestem w 100% pewny. Dobra, słuchajcie, zanim pójdziemy do Community Center, przejdziemy się po mieście, zobaczymy na tablicę, kto najbliżej ma urodziny i kiedy. O, mamy też zadanko, proszę, proszę, co my tutaj mamy? Penny chce topaz. Topaz chyba wykopaliśmy, tylko że niestety chyba go oddaliśmy do Guntera. O, zobaczcie, najbliżej jest Vincent, on chce pink cake, grape albo cranberry candy, tylko że niestety ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego nie zgarniemy w żaden możliwy sposób. O, jest Maru. Czekajcie, jeszcze zanim pójdziemy do George'a, damy mu lika, bo to jest rzecz, którą on ubóstwia. No, dajemy. Dobra, this is my favorite gift, fajnie, porozmawiajmy jeszcze z tobą. Z tobą też porozmawiajmy, jak już tutaj jesteśmy, z tobą też, dobra. Mamy ogarnięte, sprawdźmy sobie, jak to teraz wygląda. Mamy z nim jedno serce, dobrze, jest ok. Jeszcze może peny złapiemy? Dobra, złapaliśmy, pogadaliśmy. No jeszcze standardowo pogrzebimy, oczywiście po śmietnikach, bo bez tego to wiecie, ani rusz. Clint, dzień dobry, Clint, tak, tak, wiemy, że jesteś kowalem, także spoko. Najśmieszniejsze jest to, że nie mam miejsca w ekwipunku, a... Ha, wiedziałem, że mi coś wypadnie. Kurde, no i teraz się módlmy, żeby na plaży nic nie było. Tak, coś będzie na plaży, to będziemy musieli się... A nie, czekajcie, będę mógł wyrzucić w sumie z, tą gazetę. W sumie mi się nie przyda. Coś na plaży nam dzisiaj może dało? Chyba raczej nie. Ale dało nam robaki. A z robaków wypadnie książka. Tylko, że to jest najśmieszniejsze, że nie mogę jej podnieść. Pomimo tego, że... O, świetnie. Zaliczyło mi książkę, ale jej teoretycznie nie trzymałem w ręku, jak wiecie, Biblię. Gdzieś wysoko nad głową. No niestety, nie wyszło. O! A, teraz jest filmik z Linusem. Słuchajcie, sorry za tego psa, który szczeka. Mam nadzieję, że go nie słyszycie, ale... Szczekot jest tak upierdliwy. Tak, tutaj ogólnie George myśli, że raccoons. Raccoons to były chyba szopy, albo coś takiego. On myśli, że to właśnie one były. Tak, i tutaj zdaje nam teoretycznie takie zlecenie, żebyśmy sprawdzili, co się dzieje.
ale to Linus grzebie po śmietnikach. Tak, mówi tutaj, że znajduje dużo żarcia i nie chce, żeby się marnowało. Prawda jest taka, że my tak strasznie dużo wyrzucamy. Dobra, i teraz tak, czy myślisz, że to, co robi, jest złe? Tak, jest to okropne. Nie, to wstyd, że marnuje się tyle jedzenia. To jest nielegalne, to jest prywatność George'a. I nie, ale powinieneś znaleźć pracę i wiecie, o co chodzi. Także ja myślę, że powiem mu no, it's not no, it's a shame for food to go to waste. Także odpowiem mu w ten sposób. I know you're an open-minded person, I feel... Aha, czyli jesteśmy otwarci umysłowo i tak dalej, jesteśmy dobrą osobą. No dobra, czyli on już tutaj nie będzie ogarniać. I teraz w sumie będzie też całkiem spoko scenka. Zresztą zaraz zobaczycie, bo ja już to widziałem. Widzicie przerażenie Linusa. Wiem, co robiłeś, Linus. Jeśli potrzebujesz jedzenia, po prostu zapytaj. Nie chcę, żeby ktokolwiek w Pelican Town był głodny. I z tego, co pamiętam, da mu chyba... tak, zucchini fritters for you. To jest... Zucchini to jest chyba cukiniowe coś. Nie jestem pewny, ale... To chyba to... Wydawało mi się, że on mu chleb dawał, ale widocznie nie. No dobra, spoko. Także tutaj event z Linusem mamy ogarnięty. I teraz tak, musimy jeszcze pogrzebać po śmietnikach. Tylko wiecie co, wyrzucę tą gazetę, bo może się okazać... O, proszę, filc snaka mamy. No nie będę go raczej zjadał, bo nam się tutaj nic nie ogarnia. W sumie chyba wszystkie te śmietniki już przeszukaliśmy. Dobra, wrócimy sobie na farmę. Sprzedamy kilka rzeczy, które mi się tutaj nie przydadzą. Zejdziemy sobie jeszcze, słuchajcie, na dół. Zobaczymy, czy coś tam nam na tamtych polach nie wyrosło. Jeszcze tylko... O, patrzcie, tu jeszcze mamy, widzę, kwiata. To tutaj też będziemy musieli jeszcze zanim ten... To przyjść. I teraz tak. Co ja chcę tu zostawić? Na pewno chcę zostawić kwarc. Na pewno Earth Crystal, bo to oddamy Gusowi. To zostawimy to. Clay, Field Snack i to nasionko. No na razie niestety dzisiaj chyba nic nie jesteśmy w stanie sprzedać. Ale jeszcze zejdziemy sobie na dół. Zobaczymy, może jakieś Spring Oniony można opchnąć. Pod warunkiem, że oczywiście będą. Tu kopiemy, to kopiemy. No właśnie. Ogólnie nawet nie wiem, czy kamień można sprzedać. Będziemy musieli sprawdzić, jak będziemy wracać przez farmę. Chociaż nie będziemy wracać. A nie, i tak będziemy wracać do chałupy, więc sprawdzimy sobie. Bo jestem w sumie ciekaw, bo nie zastanawiałem się nigdy, czy kamień możemy gdzieś tam opchnąć. No dobra, mam nadzieję, że coś gdzieś tutaj będzie. Ogólnie rzecz biorąc, chyba na najwyższym poziomie zbieractwa odblokowuje nam się taka umiejętność, jedna do wyboru, ponieważ na piątym i na ostatnim poziomie możemy wybrać sobie jakby specjalizacje w określonych dziedzinach. I o ile dobrze pamiętam, w zbieractwie chyba jest coś a la wykrywacz, który pokazuje nam, co gdzie jest i ewentualnie, jeżeli coś jest za... Znaczy, podświetla nam się jakby. Z tego, co pamiętam, coś takiego chyba było. Słuchajcie, ogólnie jest, widzę, 9. Niestety chyba nie pójdziemy dzisiaj do Community Center, bo ja bym chciał się odrodzić... Znaczy, odrodzić. Ja bym chciał się jutro obudzić z pełnym życiem, bo jutro znowu będzie padać, więc czeka nas sporo roboty na polu. Także chyba nie ogarniemy Community Center, zwłaszcza, że już jest 12, ale jeszcze musimy skoczyć po tego kwiatka, kurczę, mam nadzieję, że zdążę. Chociaż o ile dobrze pamiętam, one nie znikają. Jeżeli one są, to na drugi dzień chyba można je jeszcze zebrać, ale nie pamiętam dokładnie, czy to aby na pewno tak jest i ewentualnie ile dni można zwlekać. Także tutaj nie będziemy kombinować. Dobra, it's getting late, jest 12. Nie, wiecie co, pójdziemy sobie jutro po tego kwiata. Przy okazji zobaczymy, czy on w dniu jutrzejszym będzie, bo chcę po prostu położyć się po prostu z pełnym... znaczy wstać po prostu z pełną energią, bo jak nam spadnie o połowę, to będzie lipa. Dobra, także idziemy w takim razie spać. Swoją drogą szkoda, że nie... Dobra, nieważne. Myślałem, że się nie da w piecu rozpalić, a jednak się da. Okej.
No dobra, dzisiaj niestety sprzedaliśmy tylko jeden Spring Onion za 8 golda, także dużo nie zarobiliśmy niestety, no ale no cóż, nic na to nie poradzę. Chociaż moglibyśmy oczywiście sprzedać jakieś rzeczy, które gdzieś tam mamy. Dobra, pierw sprawdźmy sobie Fortune Teller. Dzisiaj są... tak nie do końca. I upewnijcie, że jutro będzie padać. Jutro będzie słońce, czyli jutro będziemy mieli znowu kupę roboty. O proszę, pasternak nam wyrósł. Także pozbieramy sobie i oczywiście od razu go sobie zasadzimy. I patrzcie, widzicie? To jest to, że no niestety nie uda mi się ani w jedną, ani w drugą stronę tutaj to ogarnąć. Mam tutaj na myśli... czekajcie, wezmę cały pasternak. Dobra, nie chce mi się już za bardzo drewna ścinać, więc posadzimy to, co mamy. Także jak widzicie, no tu jest jakaś duża szansa na to, że... nie powiem wam procentowo, ale jest tam jakaś szansa, że to, co wyrośnie na nawożonej ziemi, to będzie lepsze. No niestety mieliśmy pecha, nic nie wyrosło lepsze, wszystko wyrosło zwykłej jakości. No mam nadzieję, że cała reszta powyrasta troszkę lepiej. Przy okazji sprawdźmy, czy mamy jakieś questy. Aha, topaz dla... W sumie musimy zobaczyć, czy mamy topaz. Ogólnie też pójdziemy dzisiaj do Guntera, bo musimy mu oddać Earth Crystal. Może uda nam się ogarnąć jakiś prezent z community. Wróć, nie z community, tylko z muzeum. I community center też oczywiście odwiedzimy. No wczoraj w sumie to najwięcej czasu nam zeżarła, kurczę, ta kopalnia. Ja myślę, że dzisiaj nie pójdziemy do kopalni. Dzisiaj może połowimy ryby. O, bo dawno tego w sumie nie robiliśmy, a na tych rybkach można też całkiem sporo zarobić. Jak się oczywiście jakieś fajne złapie. Dobra, to ogarniemy, podlejemy wszystko i będzie fajnie. Jeszcze przy okazji tak patrzę, czy ktoś lubił ziemniaka. Wszyscy właściwie lubią. Robin coś nam mówi. Aha, tutaj mamy informację odnośnie tego, że można wybudować nam studnię za 75 stone'a i 1000 golda, no ale niestety no tak średnio bardzo, bo i tak nie mamy tutaj wszystkiego. Dobra, słuchajcie, wiecie co, myślę, że sprzedamy to, co mamy, bo to mi się totalnie nie przyda, także niech sobie będzie. I teraz tak, pójdziemy, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, ale muszę wziąć pod uwagę, że jutro będzie zamknięty sklep. O, widzicie, jednak zostały te kwiatki. Także kupimy sobie troszeczkę nasion jeszcze czegoś, tylko się tak zastanawiam czego. Tak, soli na pewno nie będziemy kupować. No myślę chyba, że raczej dalej będziemy ten pasternak hodować. Ewentualnie ziemniaki w sumie mogę kupić, bo one też troszeczkę dłużej rosną. Ale cenowo wychodzi to nieco lepiej. Natomiast czy stopas mi się uda dzisiaj ogarnąć, to niestety nie. I Vincentowi jutro damy chyba rzecz po prostu randomową. Aha, od 9 jest otwarte, poczekajcie, przeszukamy sobie jeszcze śmietniczki. Może coś nam wypadnie, sobie newspaper, to niestety nam się do niczego totalnie nie przyda. I miałem oczywiście zahaczyć o bibliotekę, ale kurczę, nie wyszło. Dobra, zerknijmy sobie na plażę, czy może coś nam tutaj może dzisiaj dało. Dało dużo mew, które stadami latają. Mamy ostrygę, proszę bardzo. Oj, przy okazji jedną ostrygę sobie chyba zostawimy, bo jeżeli dobrze pamiętam, ona jest potrzebna do community center. Czekajcie, a mamy już... O, mamy już community center, to nawet nie muszę tam wchodzić. Słuchajcie, tutaj są różne bundle, za które naprawiają nam się rzeczy. Tutaj jak widzicie mamy Bridge Repair, czyli naprawi nam się ten most do kamieniołomu. Natomiast tutaj jak widzicie musimy zdobyć... Ha, a właściwie możemy chyba zrobić tego pierwszego bundla. Tutaj są takie, tu są rzeczy, które możemy zdobyć jakby randomowo na mapie, za zbieractwo i tak dalej, w różnych porach roku, ewentualnie construction, że dajemy im jakieś różne rzeczy, co jest, a nie mam dalej następnego, dobra, to i tak będziemy musieli pójść do community center, ale to za chwilę zrobimy. Najpierw pójdziemy kupić te nasiona, żeby wiecie, nie być w plecy po prostu z jednym dniu, bo w sumie w tym JoJo Market to nie chce mi się za bardzo przepłacać. Przy okazji porozmawiamy sobie z Pierrem. Witaj Pierre. Chcę u ciebie kupić ziemnioki. Nie wiem, kupię ich może 10 sztuk i może na wszelki wypadek kupię... Aha,
to sobie kupiłem. Okej, okay. O, czekajcie, to jest jakaś, widzę, osóbka. To sobie też z nią pogadamy. Caroline. Tak się zastanawiam, słuchajcie, co dzisiaj zrobić, ale słuchajcie, naprawdę, rutyna tutaj, wiecie, no, jednym się to podoba, drugim się nie podoba. No, ja nie ukrywam, że dla mnie to naprawdę nie ma znaczenia, co jest, bo każdy dzień jest inny w Stardew Valley. Wiem, że niektórych może to bardzo nudzić, denerwować, irytować i w ogóle, no ale cóż, taka gra. O, Marni gdzieś idzie. Ciekawe gdzie. Niech zgadnę, pewnie do burmistrza. Na pewno. Dobra, jak zważywszy, że jesteśmy jeszcze tutaj, to od razu sobie, słuchajcie, zrobimy tutaj rundkę. Czy czasem coś nam gdzieś nie wyrosło? W sumie nawet, wiecie co, nie sprawdzałem, czy jest jakaś modyfikacja, która by pokazywała na mapie też te wszystkie bonusowe rzeczy typu odzbierania, które możemy gdzieś tam zdobyć. Nawet nie sprawdzałem, a jestem bardzo ciekaw, czy coś takiego jest. Co prawda to już bardzo ułatwia rozgrywkę, bo wiecie, wtedy wystarczy, że spojrzymy sobie na mapę i oczywiście nie musimy iść gdzieś daleko, tylko tam, gdzie chcemy. Ale jestem ciekaw, czy coś takiego jest. Będę musiał oczywiście to sprawdzić. I teraz tak, jeszcze przejdziemy tędy. Tutaj z reguły też coś rosło, ale widzę, że nie tym razem. No niestety, słuchajcie, te rzeczy, które rozprzestrzeniają się po świecie, one totalnie randomowo chyba rosną, więc tutaj nigdy nie mamy pewności tak na dobrą sprawę, gdzie nam coś wyrośnie, więc trzeba niestety łazić, gdzie popadnie. Natomiast na późniejszym etapie gry, w momencie, kiedy wybudujemy sobie, nie wiem jak to nazwać, zagrody dla konia, stajnie? Nie no, stajnie to nie. Ale to dla konia, to będziemy mogli się poruszać znacznie szybciej, więc chyba dwukrotnie albo nawet, nie, dwukrotnie szybciej chyba się poruszamy wtedy. Także to będzie już, wiecie, taki dosyć duży plus, bo będzie można to sobie tylko poprzejeżdżać i od razu będziemy widzieć, gdzie co ewentualnie jest. Dobra, teraz tak, idziemy te ziemniaki posadzić. Kupiłem ich 10, no cóż. 4 miejsca mi zostały. Nie, ja sobie je zostawię, nie będę tutaj, bo dla odmiany będziemy tracić jeszcze więcej energii, a tego nie chcę. Dobra, to właściwie możemy sprzedać, ostrygi, no a właściwie też sprzedajmy, miejmy tutaj jakąś kasę. Hardwooda nie ma sensu sprzedawać. Odstawmy konewkę, bo nam się nie przyda i teraz tak, tu mam, bierzemy jedno to, jedno to, jedno to. I co tam jeszcze było? I to. I będziemy mieli jednego bandla z głowy. I za... dobra, teraz już kojarzę. Za to dostaniemy ten. Dobra, ja wiem, co za to dostaniemy. Dobra, tylko tak, spring oniony sprzedajemy, to sprzedajemy. To też sprzedajmy, co prawda to się tutaj nam nie wlicza. Dobra, i przejdziemy sobie górą, przy okazji zahaczając o to przejście. Zobaczymy, może tam coś wyrośnie. Słuchajcie, cynamona nie polubiłem, no trudno. No trudno, ale wiecie co, te zwierzę... O, patrzcie, ile szczęścia, świetnie. Słuchajcie, no niestety tutaj, jeżeli chodzi o kota czy psa, w zależności od tego, co wybierzemy, to jest takie, wiecie co, no to jest, bo jest. Z tego, co coś tam gdzieś przeglądałem, czy tam ktoś mi chyba z Bychu mi mówił, to ma chyba, mają coś w planach zrobić, bo jak wiecie, bądź też nie wiecie, ma wyjść multi w ogóle do Stardew Valley, także nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak będziemy to ogarniać. Najprawdopodobniej, jeżeli wyjdzie multi, to może jakieś live'y się pojawią z multi, coś w tym stylu. No dobra, i teraz tak, jesteśmy w Community Center i tutaj są różne bundle, tylko o ile dobrze pamiętam, ja chyba muszę jednego bundla zrobić, żeby odblokowała się cała reszta. I dzięki wypiciu tego magicznego napoju właśnie bundle mamy ogarnięte. I teraz tak, wystarczy po prostu po jednej rzeczy z danego poprzekładać tutaj. I udało nam się skompletować jednego bundla i za to dostaliśmy 30 Spring Seedsów i z tego wyrastają rzeczy, które możemy zbierać. Tutaj jak widzicie te Yumis, nie wiem, będę na nim mówić Yumis, stworzonka, odblokowały nam właśnie teraz całą resztę bundli, które możemy zrobić. Natomiast są jeszcze inne bundle, teraz wam pokażę. To jest Pantry, czyli to jest jakby
wszystko to, co wyhodujemy, czyli tutaj mamy z każdej pory roku. Tutaj na przykład musimy dać pasternak, zielony groszek, kalafiora i ziemniaka, to też oczywiście możemy łatwo zrobić. I nawet za to chyba coś fajnego dostaniemy, ale nie jestem pewny co. To jest quality. Tutaj musimy w danej porze roku i to będzie dla mnie wyzwanie, dlatego że muszę we wiośnie wyhodować 5 złotych pasternaków. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, jak to zrobię. Natomiast będzie nam ich potrzebne aż 5 sztuk. Bo jeżeli nie, to będziemy czekać albo do odblokowania szklarni, zresztą greenhouse jest potrzebny, więc tego nie zrobię, albo do następnej pory roku. A chciałbym wszystkie te zrobić w tym miejscu. Artisan Bundle to są po prostu rzeczy wyprodukowane przez nas, czyli tutaj jak widzicie mamy olej truflowy, tkaninę, ser i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie wszystkie takie drzewa, możemy mieć apple, apricot, orange, peach, pomegranate i cherry. To są 1, 2, 3, 4, 5, 6 drzew, które możemy zrobić. Miód i galaretkę to jest łatwo zrobić, ale do tego jeszcze potrzebujemy tam parę rzeczy. To jest Animal Bundle, czyli to, co dają zwierzęta. I tutaj jeszcze mamy jesienne rzeczy. Jest jeszcze Fish Tank i to jest dosyć prosto zrobić. I to chyba, jeżeli się nie mylę, to chyba już nawet na jesieni można zrobić to wszystko. Bo tutaj są ryby, które są albo wiosną i jesienią, albo latem i zimą. Znaczy albo latem, wiosną, latem, albo zimą, wiosną i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, na pewno wiem, że muszę chyba złapać catfisha, bo catfisha można złapać bodajże jak pada w rzece. Także to wiecie, to jeszcze jest wszystko do ogarnięcia, także będziemy to robić. To są rzeczy, które można złowić właściwie tylko w ukrytych lokacjach. To i to, o ile dobrze pamiętam, się łowiło na pustyni, to się ghostfisha się łowiło chyba na którymś tam poziomie kopalni, a to jest z zakazanego lasu, jak ja notowałam. I tu jeszcze były, a tu są scrap potów, ewentualnie to, co wyrzuci nam morze. I są jeszcze dwa inne, ale one niestety chyba się nie odblokowują nam teraz. Jeden jest do odblokowania autobusu, ale to wymaga od nas duże nakłady finansowe. Natomiast ostatni to są rzeczy typu ileś tam rzeczy z potwora. Co tam jeszcze było? Jakieś chyba te drewna, kamienie i coś jeszcze było, ale już teraz nie pamiętam, ale oczywiście wiecie, no jak będziemy tam dążyć dalej z fabułą i tak dalej, to oczywiście wszystko sobie ogarniemy. I teraz tak, ja sobie, wiecie co, właściwie mogę sobie to wszystko sprzedać, bo to mi się nie opłaca. Czy te spring seedsy chcę sadzić? To jest kwestia, no kurczę, teoretycznie mógłbym, ale z drugiej strony, kurczę, to nam zeżre naprawdę dużo energii. Przy okazji, pojedziemy sobie jeszcze do Guntera, bo ja bym chciał mu oddać te dwie rzeczy, które mam. I ewentualnie mamy, chociaż mamy w sumie jednego, poczekajcie, mamy jeden. Zrobimy sobie batonik, ale zobaczymy, może nam zaliczy jeszcze przejście do tego, do muzeum. Chociaż nie wiem czasem, czy to nie było otwarte. Chociaż nie, to było chyba albo do 5, albo do 6 otwarte. Coś koło tego. Zresztą w sumie chyba możemy nawet na mapie sprawdzić. Do 6. Dobra, jest do 6 otwarte, także bez problemu sobie zdążymy. I jak będziemy wracać, to słuchajcie, może sobie zahaczymy jeszcze salon. Tam może z ludźmi będziemy mogli pogadać. Bo tak, połowić to dzisiaj tak trochę bez sensu. To wiecie co? Może zrobimy to jeszcze inaczej. Ja pościnam drzewa. Pościnam drzewa i przygotuję sobie powoli, będę oczyszczać teren pod kurnik. Albo i nie. No nie wiem jeszcze, zobaczymy. Jak wrócimy na farmę, to się okaże, ile będziemy mieli energii. Dobra, mamy dwie rzeczy do muzeum. Ach, nie dostaliśmy niestety rekordu. Natomiast tak jak mówię, za pierwszy... maple seed, fajnie. Za pierwszy poziom to się oczywiście tam zdobywa, wiecie, jakieś tam pierdółki. Znaczy pierdółki. Zdobywa się, o ile dobrze pamiętam, teraz nie wiem, czy to jest ametyst, taki fajny, wydrążony. Ale to oczywiście sobie zobaczycie, jak odblokujemy. Swoją drogą, właściwie mamy ten daffodil.
Wiecie co, damy go może, bo mamy tak. Caroline, Emily, Evelyn, George, Gus, Ivy, Harvey, Jas, Lich, Linus, Pam, Pir, Vincent. Nie wiem, czy będzie jeszcze sklep otwarty, ale może damy go Vincentowi. Bo on to lubi. Więc o, jest Pir. I like this, dobra, skoro to lubisz, to się cieszę. Chociaż właściwie, kurczę, mógłbym to sprzedawać po prostu, wiecie, no. Ta pierwsza, ta wiosna jest naprawdę bardzo pracowita i tutaj trzeba naprawdę poogarniać wszystko co i jak, bo w innym wypadku to później w lato będzie ciężko. Dlatego też wiosną, tak jak mówię, muszę przede wszystkim ogarnąć konewkę, to jest podstawa. Muszę ją ulepszyć co najmniej o dwa poziomy najlepiej. Tylko mam dziwne wrażenie, że i tak mi nie starczy na to czasu. Dobra, to mamy. Chociaż w sumie moglibyśmy coś sprzedać, kurczę. Wiecie co, sprzedam sobie tego brema całego. Sprzedam smallmouth bassa, bo to mi się nie przyda. Kwarc sobie zostawimy. Sprzedamy sobie slimy. Co tu jeszcze jest takiego w miarę drogiego? Hardwood nie jest drogi. O właśnie, a kamienie też można sprzedać, tylko że one są niestety dosyć tanie. Cooper bar to sobie zostawimy, bo to nam się poprzydaje. No dobra, czyli to sprzedajemy... albo nie, moment, poczekajcie, bo to jest smallmouth bass, to jest brem. O ile dobrze pamiętam, te ryby chyba będą potrzebne w community center do fish tanku. Poczekajcie, sunfish, catfish, shad, tiger, trout. Teraz zobaczymy, bo jeżeli są potrzebne, to je zostawimy. Sturgeon, carp, largemouth bass jest, sardine, tuna, red snap. Nie, żadna z nich nie jest, to możemy to sprzedać. Pierun. No i dobra, i teraz tak, no najlepiej, ja chyba tutaj wiecie co, te drzewa powycinam. Przy okazji będziemy mieli trochę drewna, możemy sobie jakąś skrzyneczkę ogarnąć, coś w tym stylu, więc tutaj tak na spokojnie. No i będziemy mieć też więcej nawozu, więc może wiecie co, jeżeli nawet zetniemy sobie, myślę, że zetniemy tutaj to drzewo, to wyżej i te trzy na dole. O, i teraz jest ważna rzecz. Jeżeli ścinacie drzewo przy wodzie, to ścinajcie je w drugą stronę, bo tak jak wy stoicie, to ono opadnie. Więc dobrze jest to zrobić w ten sposób, żeby to drzewo po prostu spadło nam po prostu nie do wody, bo jeżeli wpadnie do wody, to wszystko, co wypadło, tracimy. Kolejną rzeczą jeszcze jest to, że drzewa możemy niszczyć materiałami wybuchowymi i moim zdaniem to jest czasami opłacalne, bo jeżeli nie chcemy, wiecie, całego powiedzmy pola jakoś tam ogarnąć, wiecie sobie, za bardzo, to możemy w bardzo prosty sposób postawić kilka bomb, z reguły chyba dwie albo trzy zwykłe bomby wystarczają do tego, żeby drzewo zniszczyć. A jeżeli chodzi o to, co z nich wypada, to o ile dobrze pamiętam, to chyba nic się nie marnuje. Także jest całkiem spoko. Dobra, zrobimy sobie teraz pełne nasionko, znaczy nawozu. No i teraz właściwie się zastanawiam, wiecie co, czy może albo posadzić to, albo to. Kurczę, no niestety to nam zejdzie na to dosyć sporo... dosyć sporo nam tutaj energii na to pójdzie, cholerstwo. Poczekajcie, to zostawimy, miecz zostawimy, chociaż w sumie miecz możemy trzymać cały czas przy sobie. Dobra, wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Zjemy sobie jeszcze jednego field snacka. Słuchajcie, sorry za chrypę, ale... Niestety w tym Stardew Valley to jest chyba jedyna seria, w której ja tyle mówię. No wiecie, mówić przez 40 minut non-stop właściwie, to jest wyzwanie. Dobra. Trudno. Będziemy potrzebować chyba dużo żarcia. Tylko, że niestety bez kuchni to ja tutaj nic nie ogarnę. Ale posadzimy tutaj wszystkie rzeczy, które są. Oho, nie wystarczy mi na pewno energii na wszystko. Coś mi się tak wydaje, no. Będzie problem, chyba że mamy po jednym z każdego. Mamy po jednym z każdego. Nie, nie mamy po jednym z każdego chyba. Poczekajcie, mamy to. Jest tu jeszcze jakieś nasiono czegoś? Nie mamy. Faak. Dobra. Trzeba by coś zjeść. Dobra, zjem cave carota. Tak na dobrą sprawę my i tak na razie nic z tego nie zrobimy. Cave carot, o ile dobrze pamiętam, jest chyba potrzebna do Miner Street.
To są chyba słodycze górnika, jakoś tak to się nazywa, i to daje bardzo sporo rzeczy, bo to daje nie dość, że życie, to jeszcze daje fajnie sporo, chyba bonus do miningu. Także całkiem spoko opcja. No dobra, posadziliśmy 14 tych kropsów, ale tutaj słuchajcie, naprawdę więcej na razie nie jestem w stanie nic zrobić. To pole i tak jest duże, jak na początek, także no na razie musi być takie, jakie jest, i tutaj niestety nic nie zmajstrujemy. Także nic więcej nam się nie wydarzyło w świecie. Jutro oczywiście będzie ten, więc idziemy spać. Proszę, słuchajcie, zdobyliśmy drugi poziom farmingu i mamy możliwość już zrobienia sprinklersów. To ja wam jeszcze pokażę mniej więcej, jak to idzie. Ile zarobiliśmy? 1043. To jest sporo. Jeszcze dobrze by było drugie tyle zarobić. Byłoby fajnie, bo byśmy dostali, mogli sobie ten plecaczek kupić. Dobrze, zobaczmy, co jest potrzebne na sprinklery. Jak widzicie, jest potrzebny jeden Cooper Bar i jeden Iron Bar. Więc moim zdaniem, jak na początek, to jest troszeczkę drogie. Chociaż kurczę, z drugiej strony zastanawiam się bardzo, czy czasem w to nie zainwestuję. Tylko że Iron Bar, z tego co pamiętam, pojawia się chyba od 20 albo 30 poziomu kopalni, więc zanim tam zejdziemy, to trochę czasu minie. Jeszcze zerkniemy tylko, czy coś nam wyrosło. O, patrzcie, jak zajebiście, powyrastało nam sporo rzeczy, więc sporo zarobimy. Ale to oczywiście sprawdzimy w następnym odcinku ze Stardew Valley. Także ja wam na dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. I pamiętajcie, że jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz dla statystyk. Także co, trzymajcie się, cześć, papa i do jutra.